Po raz pierwszy obraz polskiego artysty trafia na wystawę do londyńskiej National Gallery. Mówimy o nim Portret Kopernika, chociaż oficjalny tytuł obrazu to Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem. To wielkie wydarzenie dla świata polskiej sztuki, ale też dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo to właśnie w zbiorach Muzeum Uczelni znajduje się słynne dzieło Jana Matejki. Kojarzy je każdy z nas, ale czy wiemy, skąd pomysł na obraz, co na nim robi luneta i ile Kopernik ma nóg? Bo to budziło wątpliwości. Zapraszamy Was na materiał, w którym opowiemy o tym, co wiemy o obrazie, ale także o tym, jak wielkim wyzwaniem było dla nas wysłanie obrazu na Trafalgar Square do Londynu, 1400 km od Krakowa. Jan Matejko uwielbiał rocznice. Jan Sobieski pod Wiedniem, Unia Lubelska, Konstytucja 3 maja. Te obrazy powstały z okazji okrągłych jubileuszy i podobnie było z Kopernikiem. Tutaj okazją była 400. rocznica urodzin astronoma. Był rok 1873. Dwa lata wcześniej powstał pierwszy szkic, całkiem zbliżony do efektu końcowego. Ostatecznie Matejko na płótnie o wymiarach 225 na 315 zmieścił Kopernika od stóp do głów, kawałek fromborskiej architektury, rozgardiarz instrumentów i przedmiot badań naszego astronoma, czyli rozgwieżdżone niebo. Akcja toczy się we Fromborku. Kopernik stoi na tarasie wieży mieszkalnej, która sąsiaduje z katedrą. Widać wyraźnie jej szczyt oraz wieżę. Matejko wprawdzie na wycieczkę do Fromborka się nie wybrał, ale wiemy, że posiłkował się zdjęciami Karola Beyera. W końcu zależało mu na tym, żeby szczegółowo oddać detale architektoniczne. Na obrazie widać jeszcze Zalew Wiślany oraz fragmenty miasta. A co dzieje się na tarasie? Mamy tutaj scenę jakby w zwolnionym tempie. Widzimy oblicze człowieka przepełnionego myślami, doznającego oświecenia. Matejko mógł przedstawić Kopernika ślęczącego nad obliczeniami albo dumnie prezentującego swoje odkrycie. Tymczasem malarz wybrał moment najbardziej trzymający w napięciu. To ta chwila, w której astronom już wie, ale sam nie może uwierzyć w to, co odkrył. Zauważmy, że nie ma tutaj rywalizacji między racjonalną nauką a wiarą w transcendentne pochodzenie świata. Według wizji Matejki heliocentryzm wcale nie umniejszył ufności kanonika z Fromborka w boski porządek. Wracając do pozy Kopernika, od samego początku wzbudzała ona sporo emocji. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Wyraźnie widać lewą nogę Kopernika zgiętą w kolanie, tak jakby w pozycji klęczącej. Ale gdzie podziała się druga kończyna? Trzeba się nieźle przyjrzeć, żeby dostrzec fragment drugiego buta pod połami płaszcza. Współcześni zarzucali Matejce, że źle upozował modela, ponieważ prawa noga jest za słabo uwydatniona pod płaszczem, przez co wygląda on nieco nienaturalnie. Jednym z najbardziej charakterystycznych przedmiotów na obrazie jest sporych rozmiarów instrument po prawej stronie. Tak się składa, że mamy jego rekonstrukcję w zbiorach naszego muzeum. Jest to trikwetrum, albo inaczej linijka paralaktyczna. Znany od starożytności przyrząd służył do wyznaczania wysokości ciał niebieskich nad horyzontem. Przy jego pomocy Kopernik mierzył wysokość Księżyca oraz gwiazd, starając się wyznaczyć ich odległość od Ziemi. Szczegóły budowy trikwetrum oraz sposób prowadzenia pomiarów opisał w De Revolutionibus. Matejko dość skrupulatnie przygotowywał się, zanim przystąpił do malowania. Wypożyczył literaturę o Koperniku, zapoznał się z instrumentami przechowanymi w Bibliotece Jagiellońskiej, która wtedy mieściła się właśnie tutaj, w Collegium Maius. Ale nie wszystkie instrumenty na obrazie wydają się być historycznie uzasadnione. No bo co tam robi luneta? Przyrząd ten kojarzymy przeważnie z Galileuszem, bo to właśnie on udoskonalił instrument i jako pierwszy opublikował wyniki obserwacji nieba z wykorzystaniem lunety. Ale Kopernik nie żył od 66 lat. Czyżby nasz artysta nie odrobił lekcji z historii nauki?
Malarstwo Matejki nie było historyczne dosłownie. Chodziło mu raczej o komentarz, próbę interpretacji pewnych procesów historycznych. Jego obrazy były przepełnione ukrytą symboliką. Takie podejście nazywamy historiozoficznym. I tak jest właśnie w przypadku lunety na obrazie z Kopernikiem. Jest to raczej subtelny komentarz do historii nauki, który wskazuje na Galileusza, kontynuatora myśli kopernikańskiej. Został on wprawdzie zmuszony do wyparcia się swoich poglądów, ale wiemy, że jednak się kręci. Obraz powstał w niespełna 3 miesiące. Malarz musiał się śpieszyć, ponieważ obraz miał uczcić obchody 400-lecia urodzin astronoma Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku, a dokładnie 19 lutego 1873 roku w Pałacu Spiskim w Krakowie obraz Jana Matejki został po raz pierwszy pokazany krakowskiej publiczności. Wywołał od razu ogromny entuzjazm, bardzo się wszystkim spodobał. Początkowo Jan Działyński chciał zakupić ten obraz, ale z powodów problemów finansowych wycofał się i wtedy urodziła się idea, żeby zebrać publiczne pieniądze i ze składek zakupić obraz i podarować w darze Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Koordynatorem zbiórki publicznej był hrabia Piotr Moszyński, wówczas bardzo znana postać w Krakowie. I tak 7 maja 1873 roku obraz został formalnie przekazany w darze Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Ale sam obraz w drugiej połowie kwietnia został przetransportowany do Wiednia na międzynarodową wystawę. Powrócił do Krakowa z końcem listopada i został powieszony w auli w Collegium Maius. Po wybudowaniu nowego uniwersyteckiego budynku, Collegium Novum, które zostało oddane do użytkowania w 1887 roku, obraz znalazł swoje miejsce w reprezentacyjnej sali tego budynku i do dzisiaj tam jest prezentowany. Obraz miał sporo szczęścia w czasie II wojny światowej. Wyjęto go z ram i schowano w Collegium Novum w jednej z sal Instytutu Historii Sztuki. Hitlerowcy przenieśli dzieło do Akademii Górniczej, gdzie magazynowano obiekty zarekwirowane z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na szczęście po wojnie obraz wrócił do Collegium Novum i do dzisiaj prezentowany jest w auli. Jest dla nas szczególnie ważny, nie tylko dlatego, że to dzieło wysokiej klasy, że to Matejko, ale tego nikt nie wyrazi tak dobrze, jak rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten obraz Matejki ma dla Uniwersytetu Jagiellońskiego bardzo szczególną wartość. Nie tylko dlatego, że jest to jedno z najwybitniejszych dzieł malarskich znajdujących się w zbiorach Uniwersytetu. Nie tylko dlatego, że autorem jest Jan Matejko, wybitny malarz, który Uniwersytetowi przekazał parę innych znakomitych dzieł, w tym portretów. Ale ma wartość przede wszystkim dlatego, że portretuje jedną z największych postaci w historii Uniwersytetu. Mikołaj Kopernik jest przykładem dla nas osoby, która ma swoiste przesłanie dla także współczesnego wieku. Z jednej strony obrazuje studenta, który rozpoczynał studia w Uniwersytecie Krakowskim, następnie studiował w uniwersytetach włoskich, Bologna, Padwa i przekazał nam także takie przesłanie, że nauka i studiowanie powinno być interdyscyplinarne, bo kim dla współczesnego świata jest Kopernik? Z jednej strony przede wszystkim wielkim astronomem, ale z drugiej strony lekarzem, znawcą problemów prawniczych, ekonomicznych, teologicznych. I jeszcze jeden aspekt, który niesłychanie jest istotny z dzisiejszego punktu widzenia. Mikołaj Kopernik obrazował nam wszystkim, że nauka musi być otwarta, że naukowiec musi być niesłychanie odważny i nawet jeśli w danej epoce, kiedy się tworzy, odkrycie nie jest uznawane, a niekiedy nawet jest nieuznawane, jest prześladowane, to za ileś tam lat okaże się, że odkrycie naukowca zmieniło oblicze świata. Tak było w przypadku Mikołaja Kopernika. I bardzo się cieszę,
że w chwili, kiedy ten obraz będzie oglądany, będziemy mogli tam patrzeć na ten obraz nie tylko jako na dzieło sztuki, ale także na pewien model naukowca, który otworzył świat na nowe spojrzenia. I tego życzę wszystkim widzom, którzy zobaczą ten obraz. Obraz tej klasy w zbiorach to nie tylko duma, ale i odpowiedzialność, zwłaszcza na poziomie konserwatorskim. A zatem w jakim stanie jest dziś astronom Kopernik? Obraz poddany był wielu konserwacjom. Związane te konserwacje były prawdopodobnie z remontem auli. Narażony był na różne warunki klimatyczne, zmiany temperatury, zmiany wilgotności. Pierwotnie w auli były piece, obecnie jest stała temperatura i wilgotność utrzymywana przez założenie klimatyzacji. W 1973 roku obiekt został poddany bardzo skomplikowanej i gruntownej konserwacji. Podobrazie było wysuszone, powodowało to odspojenia warstwy malarskiej od podłoża. Płótno było kruche podczas tej konserwacji. Zaimpregnowano i skonsolidowano tą warstwę malarską z podłożem. Obrzeżne pasy płótna naklejono na nowo. Wykonano też nowe zabezpieczenia w postaci łat. Te zabezpieczenia, te podklejenia były na masę woskowo-żywiczną, używaną często w latach 50. czy 70. w konserwacji. Po scaleniu kolorystycznym na uzupełnionych ubytkach obraz został zaweniksowany werniksem damarowym. No prawie 40 lat ten obiekt już w tej chwili ma po konserwacji. Wygląda dosyć dobrze, dosyć szlachetnie. Troszeczkę ten werniks zmieniony został kolorystycznie, ale nie przeszkadza to w odbiorze tego obiektu. W obecnym czasie obraz został oczyszczony. Zostały uzupełnione ubytki drobniutkie, które głównie znajdowały się wzdłuż obrzeży tego i krawędzi tego obrazu. Uzupełniono te ubytki zaprawą i scalono kolorystycznie, właściwie używając tylko akwareli. Obrzeża obrazu i krawędzie zostały zabezpieczone w celu uniknięcia dalszej destrukcji przy montażu i demontażu tego obrazu w ramie. Ze względu na pandemię termin wystawy był wielokrotnie przesuwany. Wernisaż miał się odbyć jeszcze w 2020 roku. Obraz cierpliwie czekał, a dla naszego zespołu było to niemałe wyzwanie logistyczne. Niezwykle ważnym jest partner, z którym współpracujemy i który przyjmuje obiekty, zwłaszcza kiedy decydujemy się na użyczenie tak cennych i znaczących obiektów, jak w tym przypadku. Nie mieliśmy wątpliwości, że National Gallery to partner bardzo ceniony, z ogromnym doświadczeniem muzealnym i ogromną sławą. Więc przy okazji było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie, interesująca współpraca i na pewno będzie to jedno ze znaczących wypożyczeń dla naszego muzeum. Trzeba pamiętać, że wystawa to przedsięwzięcie wielowątkowe. Zajmujemy się oczywiście oprawą naukową wystawy, odpowiednimi przygotowaniami obiektów. Trzeba pamiętać, że to jest wielka operacja logistyczna i bardzo istotne jest na każdym etapie bezpieczeństwo obiektów. Przechadzając się po dziedzińcu Kolegium Maius, chcielibyśmy widzieć młodego Kopernika pędzącego na zajęcia. Chociaż więcej w tym poetyki niż prawdy historycznej. W jego czasach to był plac budowy, a raczej odbudowy po pożarze. Pytanie, co tak naprawdę wiemy o studiach Kopernika w Krakowie? Na nie najlepiej odpowie gospodarz tego miejsca, profesor Krzysztof Stopka, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swe studia w Uniwersytecie Krakowskim rozpoczął w semestrze zimowym 1491 roku. Studia rozpoczynano z reguły od tak zwanych sztuk wyzwolonych. Było tych sztuk 7. Pierwsza grupa tych sztuk to tak zwane trivium, a druga quadrivium. W ramach trivium studiowano gramatykę, retorykę i dialektykę, pod którą właściwie kryła się logika arystotelesowska. Natomiast w zakresie quadrivium studiowano arytmetykę, geometrię, astronomię i muzykę.
w księdze wpisów do uniwersytetu, w tak zwanej metryce, mamy zanotowane pod rokiem 1491, że studia podjął Nicolaus Nicolai de Turonia, który solvit totum. Był to Mikołaj, syn Mikołaja z Torunia, który zapłacił całą opłatę wpisową. W tym czasie w Krakowie szkoła matematyczno-astronomiczna rozwijała się bardzo dobrze. Dysponujemy osobistym oświadczeniem Mikołaja Kopernika na temat roli Uniwersytetu Krakowskiego w jego pracach badawczych. Otóż w swoim dziele De Revolutionibus Orbium Celestium napisał, że wszystko, do czego doszedł w zakresie matematyki i astronomii, zawdzięcza Uniwersytetowi Krakowskiemu. Wciąż nie odkryliśmy wszystkich ciekawostek związanych z obrazem. No bo skąd Matejko wiedział, jak w ogóle Kopernik wyglądał? A może są tam jeszcze jakieś inne anachronizmy? Żeby się dowiedzieć, śledźcie profil Historiujemy na Facebooku i Instagramie.